przed Państwem grupa kilkunastu dzieci w różnym wieku, z różnych szkół, więc trzeba je było zebrać, ale one chciały tego. Zaczęliśmy pierwsze takie nasze spotkanie teatralne. Odbyło się we wrześniu w związku z naszym jubileuszem. Wtedy wystawialiśmy dwa przedstawienia Mały Książę, którego organizacją zajęła się przede wszystkim pani Wiesława Kulpińska. I drugie to Książka przed sądem. Wtedy wyszło na jaw, że dzieci są chętne do takich zajęć, że chcą w tym brać udział. No to szkoda byłoby nie skorzystać z tych chęci. Część z tych dzieci, które dzisiaj wystąpią, to są... Część z nich już brała udział w naszych przedstawieniach. Część to są zupełnie świeże dzieci, więc doświadczenie na razie niewielkie. Miejmy nadzieję, że będzie, że dzieci będą chciały nadal to robić. Żeby nie przedłużać ich stresu, mojego chyba jeszcze większego, zapraszam serdecznie. Na parterze w mojej tacie mieszkał kiedyś taki facet, który dnia pewnego cicho do mnie rzekł: gdy zachwycisz się dziewczyną, nie podrywaj jej na kino, ale patrząc prosto w oczy, szepnij słowa te: jestem taki samotny jak palec albo pies, kocham wiersze Stachury i stary dobry jazz. Szczęścia w życiu nie miałem, rzucały mnie dziewczyny, szukam cichego portu, gdzie okręt mój zaminie. Po tych słowach z miłosierdzia padła już niejedna twierdza i niejedna cnota chyżo poszła w las. Ryba bierze na robaki, a panienka na tych staki, który szepcze zawsze patrząc prosto w twarz: jestem taki samotny jak palec albo pies, kocham wiersze Stachury i stary dobry jazz. Szczęścia w życiu nie miałem, rzucały mnie dziewczyny, szukam cichego portu, gdzie okręt mój zaminie. Jednak mąż, z moich obserwacji wynika, że bywa tchórzem, podszyty i skąpy jak gryzon. Dość! Dość tego. Nie zniechęcaj siostry. Matuś, nic mi nie obchodzi paplanina. Gdybym wyszła za mąż... Moja krew! Moja krew! Wiem swoje. Gdybym wyszła za mąż, nie musiałabym odrabiać lekcji. Tylko pańszczyznę. Mamo! Cicho, moje córki. Z wami nie wytrzymałby żaden mężczyzna. Ach, mi się marzy ktoś tak śliczny jak Michael Jackson. Ha! Nie dość, że murzyn, to jeszcze biały. Rasistka. Realistka, moje dziecko. Realistka. To może Brad Pitt, Johnny Depp? Mężczyzna do wzięcia nie może być nachalnie przystojny. Dlaczego? Konkurencja nie śpi. To może Bartek Obuchowicz, albo jakiś Mroczek. I nie najmłodszy. Młody musi się wyszumieć. To może choć wysoki, jak Shaquille O'Neal. Nie, nie najwyższy. Dlaczego? Bo jak się będziesz z nim kłócić, to kark cię będzie bolał. No i musi być nie najbiedniejszy. To się wie, tylko z bogatym mężczyzną będzie mi do twarzy. To chyba chcesz królewicza z bajki. To dobry pomysł. Za wysoko mierzysz, moja córko. On szuka pięknej dziewczyny. Sama mówiłaś, że wygląd to nie wszystko. No tak, ale jestem w tym, że u ciebie to właśnie niestety wszystko. Zwierciadełko, powiedz przecie. Cicho, cicho, moje dziecko. Prawda w oczy kole. Przecież jestem młoda i wykształcona. Siedziałaś 2 lata w jednej klasie. Właśnie mówię, że jestem gruntownie wykształcona. Cała twoja wiedza skupia się na tym, jak efektownie potrząsać głową, strzelać oczyma i suszyć zęby do każdego chłopaka. Ty mi po prostu zazdrościsz urody i powodzenia. Jestem intelektualistką. Zazdroszczę ci jedynie braku problemów wyższego rzędu. Że co? No właśnie! Masz umysł nawet nieskażony inteligencją. Mamo, ona chyba mnie obraża. Znowu kłótnie. Nie ma jak w domu. Jak było na rybach, synku? Ach, znów się do mnie przyczepiła ta złota rybka. Ależ namolna. Wyobraźcie sobie, że obiecuję złote góry, gdy spełni jej życzenie. Cena złota ostatnio spadła, gdy świadectwo udziałowe. Ale czegoż ona chce od ciebie? Posłuchajcie.
Dzieci i ryby głosu nie mają. Stara to prawda i znana. Jednak dorosłym to zawdzięczają, że ich kondycja fatalna. Na łonie naszej przyrody trzeba mieć zdrowie nie lada, bo każdy listek źródłem jest choroby, lecz dziecko i ryba nie gada. Jak odnaleźć właścicielkę tego bucika? Cóż radzisz, królu najmądrzejszy z mądrych? A może wszystko okoliczne panny przymierzą pantofelek? Pantofelek, jeśli znajdzie się nóżka, na której będzie leżał jak ulał, to będzie znaczyło, ojcze, zmysły tracę, dzięki ci za radę. Dlaczego tak? Mało rycerzy i romantyków na świecie dziś brak. Powiedz kolego, powiedz dlaczego tak? Bo Lamborghini, Corsa, Toyota rządzą w twych snach. Czemu nie ja? Dlaczego tak? Pozory mylą, bo żyjesz chwilą. Dlaczego tak? Nie rządzą rządze, rządzą pieniądze, to przecież fakt. Nie patrzysz w oczy, nie zauroczysz, bo niby jak? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Żyjesz w obłudzie, jak inni ludzie i ciągle grasz. Pchasz się na afisz, to potrafisz, dlaczego tak? Tamta dziewczyna bank przypomina, czemu nie ja? Czemu nie ja? Niech wiedzą wszyscy i wszędzie, co głosi królewskie orędzie. Królewicz zawał się we właścicielce tego oto pantofelka. I tylko ją chce pojąć za żonę. Wszystkie panny w gminie przymierzy ten bucik mają, albowiem ta, na której stopy będzie pasował, wybranką królewicza zostanie. Która chce być pierwsza? Która najodważniejsza? Bo piękne wszystko jako żywo. Zechciej, panie, być pierwsza, a może do ciebie uśmiechnie się królewski los. Nasza gmina sumie w stylu dorodnych młodzieńców, w stylu pięknych panien pełnych wdzięku. O balu tym wieśniesie, że zmianę on przyniesie. Dziewczyn w szkole gromada, na lekcjach o tym gada. Już dzwonek pauzę głosi, każda panna buty nosi. Lecz nie pasuje żadnej, ni brzydkiej, ni powabnej. Martwią się więc dziewczęta. Koją na to zachęta. Gryzą palce aż do kości, każda się bardzo złości. Jedna na technice dziś chciała zgrabnie nitkę zwić. Nawet nie poczuła, że ciąłem dłoń przekuła. Więc płaczy matka ojciec, nie mogą prawdy dociec. Leży bez czucia wiele dni, już chce tą lekcję tak śpić. Ona ciągle śpi, chyba jest lunateczką. To taka arystokratyczna choroba, prawda? Akurat! Wyje do księżyca i tyle. Ojcze, najmądrzejszy z mądrych, jak ją obudzić? Królu, wszak prawiłeś, że jest ja wszystkie rozumy. Czemu zatnego sobie nie pozostawił? Cóż, poradzę się wróżki telewizji. Od 150 lat czarodziejska herbata Lipton budzi ze snu wszystkie śpiące królewny. Czy na was też działa magia telewizji? Nie, to was zaczaruje. Mam tak spać na okrągło? A, nareszcie jesteś. Nie tłumacz się, że utknąłeś w niczym korku. To stary numer. Lubię spać, ale 1000 lekcji to chyba drobna przesada. Zaraz, chwileczkę. Ktoś podmienił pantofelek. Widzicie? Jak to się teraz garną? Do władzy i majątku? Wybacz pani, przez pomyłkę wziąłem głos swojej córki. Akurat! Blisko władzy siedzi, to mu się korona królewska marzy. Przecież te pantofelki są takie do siebie podobne. Czyżby? Królewiczu, ten pantofelek pasuje na większość tu dziewcząt w naszym królestwie. Masz, babo placek, przyjdzie nam znów ojcze wyprawić bal. Ależ panie, spójrz na moją córeczkę. Nie płacz dziecko, bo się spocisz, taka zaradna, bystra, wykształcona.
jest idealna na żonę. Czyżby? A co ona potrafi? Ona? Ona jest zdolna do wszystkiego. Cóż ty na to, królewiczu? Trudno się zdecydować. Ta niegłupia, tamta pełna wdzięków. Chyba zostanę starym kawalerem. I tak oto wyginęli królewicze.